Zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do subskrypcji kanału. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku klimatyzowane Mistrzostwa Świata. Przerażająca wypowiedź Roberto Firmino. Cristiano Ronaldo nie zagra przeciwko Polsce. A na koniec krótko o końcu kariery reprezentanta Polski i dziwnym ruchu producentów gry FIFA. Nie tak dawno cieszyliśmy się mundialem w Rosji, a już za 4 lata kolejne Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w egzotycznym i tajemniczym Katarze. Będą to nietypowe rozgrywki, ponieważ będą one rozgrywane zimą. Mimo tego temperatura powietrza wciąż może być uciążliwa dla piłkarzy, jak i kibiców. Organizatorzy chcą ten problem zlikwidować, wprowadzając innowacyjną technologię. Będzie ona polegała na wypompowywaniu zimnej wody do stadionów, która następnie będzie w postaci zimnego powietrza wprowadzana wewnątrz obiektu. Meteorolodzy ostrzegają, że zimą w Katarze temperatura może wynosić nawet 30 stopni Celsjusza. Owa metoda ma zapewnić temperaturę w okolicach 20 stopni na murawie oraz do 23 stopni na trybunach. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy ten sposób się sprawdzi. Pierwszy raz mundial będzie rozgrywany o tak dziwnej porze, od 21 listopada do 18 grudnia. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, będziemy mogli pasjonować się futbolem na najwyższym światowym poziomie. We wrześniu doszło do ligowego starcia pomiędzy Tottenhamem a Liverpoolem w ramach angielskiej Premier League. Doszło wtedy do mrożących krew w żyłach scen, w których Jan Vertonghen przypadkowo włożył palec w oko Roberto Firmino. W niedawnej rozmowie z telewizją Sky Sports Brazylijczyk odniósł się do tego zdarzenia. W pierwszym momencie byłem przerażony, ale ból stopniowo zaczął ustępować po tym, jak lekarze dali mi środki przeciwbólowe. Wtedy zrobiło się lepiej. Zaraz po incydencie wszystko było rozmazane i nic nie widziałem na lewe oko. Bałem się, że stracę wzrok. Na szczęście tylko na strachu się skończyło. Po blisko 3 tygodniach jest dużo lepiej, pomimo tego, że oko wciąż jest zaczerwienione. Najważniejsze, że ból już minął i Firmino może rywalizować na boisku w barwach The Reds. Już niedługo reprezentacja Polski zagra 2 bardzo ważne mecze w Lidze Narodów przeciwko Portugalii oraz przeciwko Włochom. 11 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie dojdzie do starcia z ojczyzną Cristiano Ronaldo. Niestety dla kibiców gwiazdora Juventusu zabraknie wśród naszych czwartkowych rywali. Czym to może być spowodowane? We wrześniu CR7 dostał wolne od selekcjonera Fernando Santosa, aby ten skupił się na aklimatyzacji w nowym klubie. Czy Portugalczyk potrzebuje więcej czasu, aby lepiej przystosować się do warunków życia w Turynie? Czy być może to wszystko ma związek z feralnymi oskarżeniami? A może Cristiano pamięta, gdy ostatnio na Stadionie Śląskim w Chorzowie do kieszeni schował go Grzegorz Bronowicki? Jedno jest pewne. Reprezentacja Polski będzie miała co nieco ułatwione zadanie w starciu z obecnymi mistrzami Europy. Mecz już za niespełna tydzień o godzinie 20:45. 34-krotny reprezentant Polski postanowił zakończyć karierę. Ludowik Obraniak w wieku 34 lat zawiesił buty na kołku. Przypomnijmy, jego ostatnim klubem w karierze było Auxerre. Oficjalne pożegnanie wystosował na swoim koncie społecznościowym na Twitterze. Ludo grał w reprezentacji za kadencji Leo Benhakera i Franciszka Smudy. Wystąpił na Euro 2012. Strzelił 6 bramek. Z czego najbardziej zapamiętacie Obraniaka? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach. Cristiano Ronaldo znika z okładki FIFA 19. Electronic Arts, producent gier z serii FIFA, wystosował oficjalne oświadczenie. Widzieliśmy raport zawierający szczegółowe informacje dotyczące zarzutów przeciwko Cristiano Ronaldo. Ściśle monitorujemy sytuację, ponieważ oczekujemy, że sportowcy i ambasadorzy będą zachowywać się w sposób zgodny z wartościami Electronic Arts. Jest to potężny cios w stronę gwiazdy Juventusu. Musimy przyznać, że Portugalczyk ostatniego okresu nie może zaliczyć do najlepszego. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!